Okej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony Giro, witam was w nowej serii ze Superliminal. Kochani, już od dawna wam obiecywałem jakieś łamigłówki na kanale i chyba właśnie nadszedł czas na te nasze łamigłówki troszeczkę pobudzić szare komórki i może jakoś to przejść. Czym jest Liminal? Kochani, zabawa perspektywą w surrealistycznym świecie, gdzie podobno mamy narratora, ale dokładnie jeszcze nie wiem. Coś a la... była taka gra, czekajcie, jak to się nazywało. Coś jak The Office. Nie pamiętam, wybaczcie, nagrywam to na surowo, tak czy inaczej. I w tej grze będziemy musieli wykorzystać właśnie postrzeganie tej całej perspektywy rzeczywistości, aby uciec z tego surrealistycznego świata. Przy okazji porozwiązywać różne zagadki. Jest to gra Pillow Castle w języku polskim na szczęście, więc nic nie będę musiał wam tutaj tłumaczyć, tylko co najwyżej wam poczytam. Gra ma naprawdę bardzo świetne opinie. Jest z 2020 roku, z 5 listopada, więc no gra już troszeczkę ma lat. Trochę tam już lat ma. Ile kosztuje, nie powiem wam w tej chwili, bo nawet chyba tego nie zobaczę. Ja wam obiecuję już ten film dokładnie o tych tańszych grach na Steamie. Ale ja to zrobię. Tak na tysiąc subów. Naprawdę jeszcze na 500 nie zrobiłem specjala. Ale na 1000 subów obiecuję wam, że zrobię wam tutorial, jak na Steamie mieć tańsze gry. Więc dlatego wam nie powiem dokładnie, ile ona kosztuje, bo mam teraz nierzeczywiste ceny. No i moi drodzy, no może bez zbędnego przedłużania. Można grać też oczywiście w trybie wieloosobowym. Wow, nawet Battle Royale jest, rozwiązuj z innymi graczami na nowych poziomach, aby zdobyć eksperymentalne sin monety oraz tryb współpracy. No ale tym się na razie nie zajmiemy. Są dodatkowe tryby wyzwań, jest chyba nawet warsztat Steamowy, workshop. Dobrze mówię, czy nie? Czekajcie, zaraz zobaczymy. Jest chyba warsztat Steam. Tak, jest warsztat Steam. Ale co dokładnie, to zobaczymy sobie. Wkrótce klikamy w grę. Are you filled with feelings of self-doubt? Do you find yourself prone to minimizing massive dilemmas? Or for allowing the smallest problems to get blown completely out of proportion? At the Pierce Institute, our patent-pending Somnisculpt technology provides safe and effective dream therapy while you rest in the comfort of our flagship clinic. Located right next to the secondary overflow parking lot at the University Medical Center. Somnisculpt, we'll make your dreams come true. Somnisculpt. Wiecie co, powiem wam, że do tej gry, ja tą grę już kupiłem chyba ze 4 miesiące temu i nie miałem nawet okazji ani czasu, żeby ją nagrać. Jak tam z myszką? Troszeczkę jest za wolno, ja to dopiero pierwszy raz uruchamiam, więc wybaczcie mi za to. Myszka. Czy tutaj jest w ogóle coś takiego jak rozglądanie jest? Dobra. Damy na 50 może. Ja nie lubię takich szybkich myszek. A no, może być. Dobra. Term of service. Rozumiem, że dołączamy do tego wszystkiego. Da się to jakoś zbliżyć? Czy w ogóle jakie to są sterowania? Sterowanie. Ten interakcji nie ma? What? A tutaj jest. WSD i R jako kontrolny. Kontrolny nas nie interesuje. Rozumiem. Tylko, że nie da się przybliżyć ani z tych rzeczy. No ale dobra, idziemy. Idziemy. Co my tu mamy? Oho. Percepcja jest rzeczywistością. Złap. Wow. Ale świetne. Rozumiem, że jak to zrobimy w ten sposób, to będzie taki malutki. Ale zarąbisty. Ale tu już nie załapało. Da się je zmniejszać. Zarąbiste. Świetne, naprawdę świetne. Coś genialnego. Wow.
Rozumiem, że jak złapiemy to z dystansu... sobie to zrobimy w ten sposób. No jest malutki. Świetne. Da się skakać. No i wydawało mi się, że jeszcze jakąś łapkę widziałem. Czy nie? O, tutaj jest łapka, dobra. Tak właśnie mi się wydawało, że widziałem tą łapkę. Terms of service accepted. Congratulations on falling asleep. Welcome to Somnasculpt. Your progress may be monitored by qualified specialists. This orientation will adapt you to eyelids, our interactive, lucid induction dream state in which you retain full consciousness and control. Okej, okay. Łyk kawy musiałem sobie złapać. Tylko tak. Co my tu możemy z tym zrobić? Jest malutka, świetne. Wielki karton. Uuu. Genialne. I pyk, mała kostka. Nie no, po prostu świetne. Naprawdę, zabawa percepcją to jest po prostu genialna. O. No i mamy schodki zrobione. Dobra, nie można przenosić obiektów, rozumiem. Tak, inaczej się nie da. Bez tego się da, ale już tym się nie da. A ja zaraz przejdę z tym. A, nie da się jednak, dobra. No objects beyond this point at all times. Okej. Okay. No. Hop. I mamy kosteczkę. Da się ją przenieść? Da się ją przenieść. Nie wiem, czegoś nie zepsułem. Czym bliżej ją złapiemy, tym lepiej dla nas. Zobaczcie, ona się po prostu powiększa w oczach. Da się oczywiście zmniejszyć. Hop. Confirmed. You can move freely, interact with surrounding objects, and listen to messages from your patient care team. Please note that I am the standard orientation protocol, and that my voice has been explicitly chosen to remind you that I am not a part of your patient care team. I do not care. To też jest bardzo fajnie zrobione. Naprawdę wygląda to, jakby to normalnie stało. A to jest tylko i wyłącznie grafika. Świetne, naprawdę świetne. Dobra, czyżby kolejna zagadka. Okej, okay, widzę, że mam tutaj pionek. Ops. No na razie zagadki są proste, ale zobaczymy, kto będzie dalej. Hello? Przytrzymaj prawie wszystkie myszy, aby obrócić. To tylko można sobie w Y obracać. Nie wik się. Patrzcie, kto rośnie. Jest syr. Jest syr. Rozumiem, że musimy sobie zrobić rampę. Świetne. During eyelids, you will lose the ability to awaken suddenly due to realizing that this is a dream. Evidence. I have already informed you that this is a dream. You did not wake up. Please complete the remaining orientation activities. 12:05. I to jest w nocy, bo AM. AM. Mamy kolejny klocek. I mamy tę małą kostkę. To się nie zmieści jeszcze. O. Ej, proszę mi. O, właśnie. Ops. Tutaj jest winda do kolejnego pokoju, a ja w sumie, powiem wam szczerze... Ło, jaka wielka deka się zrobiła.
O panie. Większa być nie może. Większa być nie może. Co to jest za przejście? Dream Soda. Warning. You have deviated from the orientation pathway. At the Pierce Institute, patient safety is a key node in our corporate priority tetrahedron. A variable degree of force can and will be authorized to ensure patient safety. Please return to the orientation pathway. Czyli co? Możemy grać przeciwko organizacji. Proszę użyj innych drzwi. Szybko. Jak na taką grę to bardzo szybko. Jaka soda. No nie, utknęło nam to. Pewnie da się przejść? Chyba nie. Nie, no naprawdę to jest genialne. To jest po prostu genialne. O! A, myślałem, że się udało. Zobaczcie, czy się zmienia tekstura z miejsca, jak mamy coś w ręku. No, tu jest zbita szyba. Takie to bezpieczeństwo, no 2 na 10 bym powiedział. Są lustra. To są lustra. Zabieramy to. Już nic nie ma więcej? Chyba nie. Dobra. To tak, musimy to troszeczkę dalej wziąć. No właśnie, ale jak to postawić w tamtym miejscu? Bo to tam nie chce wejść. O, teraz weszło, dobra. All environments perceived during eyelids should reflect a typical mental state. If you believe your mental state was compromised by Somnasculpt, please provide a comprehensive, rational explanation in your post-procedural survey. Completed surveys may be eligible for a gift card. Świetnie, dzięki za jakąś kartę. Really, no objects beyond this point at all times, rozumiem. Tylko po co dajecie w takim razie to? Możesz mnie zabić? No właśnie, chyba nie może. No nie może, na szczęście. Powiem więcej, ja to mogę bez problemu. Wow! Ja bym tam przeszedł. Ooo! A nie, dobra, czekajcie, bo to chyba było wymagane nawet. Tak, aj, dobra, to było wymagane. Ja już myślałem, że coś znalazłem ciekawego, a to dupa. Nie, ale ciekawe, naprawdę bardzo ciekawe. Ta perspektywa mnie normalnie zauroczyła. Skoczek. Martwa natura i zgniłe jabłka. Dobra, po kolei. O, shit. Dobra, kapuję. To jest tak zwana... What? Ale mindfuck, wow. Portale. Lub. Pętla. Dobra. Co my musimy tu zrobić?
Tu się otwierają drzwi. A tu coś jest? Tu nic nie ma. Ale tu nic nie ma przecież. O, tabliczka. O. Tego brać nie mogę. Ale w teorii, jak sobie to rozciągnę na maksa, to mógłbym nawet ze dwa zahaczyć. Definitywnie. I pyk. Naprawdę świetne. Please stand by for polite recognition on your completion of the Somnasculpt orientation. You did it. To maximize the time allotted for your therapeutic journey, please do not delay in proceeding through the final doorway as indicated. Tylko musiałem kawę napić jak zwykle. Dobra, tutaj widzę jakieś wyjście dziwne. To nie jest to przejście, co myślałem wcześniej? Dobra. Ten kawałek sera może mnie gdzieś zaprowadzić. Mam wrażenie, że no właśnie. Dobrze mi się wydawało. Ale tu i tak nie było przejścia. Tu i tak nie było przejścia. Derek. Gdzie my jesteśmy? Znaczy, gdzie? No, jesteśmy w głowie. W teorii. Jesteśmy w głowie, w naszej głowie. Tak, tu się wyjść nie da. Derka nie oddamy na razie. Chyba, że paletka jest do wzięcia. Nie jest do wzięcia paletka. Trochę dziwne. Szkoda, że nam nie dali wyboru, żebyśmy tam mogli wejść. Dobra, małym serkiem się będziemy posługiwać. Wow! Loading. Jaki loading? Tam chyba przecinka nam zabrakło. Trzecia w nocy. Drzemka. Wow, powiem wam, że wciągnęło mnie to. Wciągnęło mnie to jak na razie. Da się tak to przeglądać? Nie da się. Czy my dalej śpimy? Czy my dalej śpimy? To jest pytanie. Jak klikamy, to wydobywamy dźwięk. Prywatne. A, ta gra z tym opisem, co mówiłem na początku, to był Stanley the Parable. Ojej, właśnie. O to chodziło. Trochę dziwny ten zegarek. Znaczy nie, no w sumie normalny. Znaczy no dziwny, bo nie jest okrągły, tylko kwadratowy. Ale wskazuje dobrze. Druga 25. Czy tam była druga 25? W naszym pokoju? Trzecia? Jak wysoko skoczymy? No nie, tu jest druga 25. Tu przynajmniej, tu jest w ogóle jeszcze inna godzina. O. Z 10:25. Ciekawe. Ciekawe. Dobra, rozumiem, że tutaj nic przeglądać nie możemy. No to idziemy stąd. Dream Sala, zobaczymy, czy się znów wykrzeczy jak tamto. Tak, wykrzeczyła się tak samo. My jeszcze śnimy. My jeszcze śnimy.
To jest napisane. How to start it. Okej. Okay. Jak to zacząć? Czyli my jeszcze śnimy po prostu. Nabierzemy tą puszkę ze sobą. Oj, czerwony pokój, to mi się źle kojarzy. Młodszy specjalista do spraw pożarów. Uruchom jeden alarm przeciwpożarowy. Świetnie. Achievement wpadł. Miło. W ogóle mi się z wyleśnieniem tutaj bardzo kojarzy. Mega mi się to kojarzy z wyleśnieniem. Kapuję. Tam przejścia nie ma. Exit, rozumiem, że... ja wyciągnąłem drzwi. Kolejny exit. O, coś jest napisane. Wyjście tymczasowo przeniesione. Widzicie, jeżeli chodzi o takie teksty z tłumaczeniem, naprawdę z tym nie ma żadnego problemu, ale jeżeli są takie dialogi jak na przykład... Wow, jak na przykład narrator, który mówiłby coś po angielsku. Ja to osobiście zrozumiem, ale... Ciężko by mi było wam to tak tłumaczyć, wiecie, non-stop. Ale to jest świetnie zrobione. I co jest najlepsze, to jest normalne, rzeczywiste. To jest prawdziwa iluzja. To nie jest żadna sztuczka graficzna. Czy no jest sztuczka graficzna, ale... W sensie to jest... fizycznie możliwe do zrobienia. Świetne. I to też. Zarąbiste. Włączamy wszystkie włączamy przeciwpożarowe. Wow. Rozumiem, że nie mogliśmy sobie drzwi zabrać stamtąd. Prawda czy nieprawda? Coś na górze jeszcze jest. Coś na górze jeszcze jest. Dobra, ale to było wyjście przeniesione. To była to moja red soda. Uuu, ja pierdzielę. Ale świetnie zrobione. Po prostu mniejszy pokój. Uuu, już mi się niedobrze zrobiło. Uuu, to było dziwne przeżycie. Dobra, tu wyjście było przeniesione. Zobaczymy, czy możemy sobie przenieść te drzwi. Serio, niedobrze mi się zrobiło. Nie ma szans. Wow. Tego możemy użyć. Wow. Duzie. To też użyć możemy. Rozumiem, że musimy sobie zrobić rampę. Prawy. Szkoda, że tego się po prostu nie da swobodnie, wiecie, przestawiać. O, o to chodziło. O to chodziło. Dobra. Wow. Ale najpierw tu. Co to jest? Staircon. NSA. Okej. Rozumiem, że tu wyjścia nie ma. No nie mówcie, że to nie przeszło. Prawda? No nie. Weź mi to. O, i takie duże chciałem tylko. Weź to teraz przestaw. O, i o to chodziło. Dobra, tam wyjście jakieś jest i gdzieś może prowadzić. Kurczę, no korci, żeby sprawdzić. Korci, żeby sprawdzić. Dużo mamy tych przejść. Ja mam problemy z tą perspektywą jeszcze, nie?
Ja jeszcze mam problemy z tą perspektywą, żeby ją sobie, delikatnie mówiąc, zrobić. No właśnie, kurde, faja. Nie! Nie w tą stronę, nie w tą stronę! Nie chodziło mi o to, żeby to tak zrobić. Dobra. No nie. Nie mogę tego zrobić. Moi drodzy, jeżeli wiecie, czy tam jest jakieś przejście, to piszcie. Ewentualnie może sobie zrobimy po prostu jakiś długi przebieg z tym. Nie chcę was też męczyć tymi moimi próbami. Hello, my name is Dr. Glenn Pierce, and I'd like to talk to you about being special. So special, in fact, that we have no idea where you are. But not to worry. We're working on it. Wreszcie mi bardzo wyjaśnili. New cure. Materials, aluminium, plastic. Table. Cloud insert. A o co tu chodzi? Projection. Rozpiski, portal, prototype. O! Czyli co, oni sami nie wiedzą, gdzie my jesteśmy, czy jak? Czy to jak? Co to za wózek, którym nie możemy sobie wcisnąć czegoś? To było widoczne z tej strony, było. Wiecie, jestem osobą, która dosyć tak chce mocno pakać system. Czy może nie także mocno, ale jak mogę, to sobie z przyjemnością przejdę. O, bug. Tak. Bug dźwiękowy. Bug dźwiękowy. What? To korci mnie to, no. Korci mnie, korci. Nie wiem po co to zrobiłem, ale zrobiłem. Tego więc nie możemy. Jeżeli da się tam wejść, to tam jest jakiś secret. Tam jest jakiś secret, jestem pewien. Dobra, idziemy dalej. Idziemy dalej. Bo tu chyba się nie da jakoś wejść, nie? Wow. Czy to prawie... Tak, to prawie dosięgnęło. Prawie wlazłem. Easter egg. Dobra. Kurde, jednak tam wlezę może, co? Kurcze. Korci, 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 korci. Tylko nie mogę tego złapać dobrze, no. O, 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 o. Nie?
Albo złapałem, co? No. Jezu, wy mnie chyba zabijecie za to, że ja tak się z tym bawię. No ale ja chcę to zobaczyć, czy tam coś jest. Oddaj mnie to, gałganie. To się oparło? Nie. Teraz się spierdzielę i tyle z tego będzie. Kurde. No nie mogę tego złapać. W dobry sposób. Tam coś jest. Nie! No! No dobra, no to chyba to się skończyło. No ale mamy easter egga. Tylko tyle i aż tyle. Żadnego achievementa? Nic? Naprawdę? Kurde, no teraz mnie korci, żeby tam wejść. Dobra, nie, idziemy, bo też pół godziny odcinek. Ja się bawię w jednym miejscu. I to były dwa przejścia. No, prowadzą w to samo miejsce. Perspektywa. Rozumiem, że... Dobre. Mamy kostkę. Ops. Następne. Kolejna kostka. Musimy złapać dobrze perspektywę. Jakoś jej nie mogę złapać. I tu jest kolejna perspektywa? Co to? What? Ciekawe. O. Dobra. Teraz tu perspektywa wskakuje. Ta perspektywa widzę, że musi być naprawdę idealnie. No wy sobie chyba żartujecie teraz ze mnie. A, trzeba było wziąć po prostu. I to nie jest kostka tym razem, tylko to są jakieś podesty. Przeciwpożarowy alarm. Projektor jakiś. Coś tu jest? Nic nie ma. Dobra. Zapomniałem tu jeszcze wcisnąć. Czy tu wcisnąłem? Tu nie ma. Nie mogę tak tutaj, wiecie, nie wciskiwać przełączników. To przełączniki muszę wciskiwać. Im, żebym był, tym tych przełączników nie wciskał. I równie dobrze, ej, ale mogliśmy tą kostkę sobie chyba zabrać, prawda? Prawda. Widzę, że nawet to było chyba wymagane. Może nie? Dobra, kostkę zostawimy tu. Z
Dobra. Widzę, że najlepiej do góry sobie to stawiać, żeby mieć lepszą opcję wejścia. I większego powiększania. Jest o większej możliwości percepcji. Nie było przełączników? Nie było przełączników. W czym to idziemy z tym? Jest tam wyjście. O. Tu nie ma nic. Jest przełącznik. Jest przełącznik. Dobra, musimy jakoś to ogarnąć. Aha. U drzwi. Czy tu coś było na tej percepcji? Nie, tu nic nie było, tylko z tamtej strony było. Wciśnięte. Dobra, udało się przejść. O dziwo, udało się przejść. Idziemy dalej. Hello, my name is Dr. Glenn Pierce, and I'm just popping in to give you a quick update on where you are. We still don't know, but please keep moving forward, and hopefully you prefer frequent updates to being reminded that you are completely lost. Czyli zbłądzania ciąg dalszy. No dobra. Nie wiem, czy to mi się przyda, czy mi się nie przyda, ale biorę. Co tu jest w ogóle? Ja po prostu? Okej. Okay. Push bar to open, okej. Okay. Nas nie interere. A, tu i tak nic nie możemy zrobić. Nie weźmiemy tego niestety ze sobą. Druga 25, nadal. Kolejna percepcja. Ale to sobie w ten sposób chyba nie wejdziemy. Wiatro, coś, nic. A, tu jest kostka. Hmm? Rozumiem, spokojnie. Nie krzyczcie na mnie, już wiem. Nie chciałem tego tak. Czysta pomyłka. Dobra, mamy piona. I odblokowało nam się przejście kolejne. Podające przedmioty. Tylko tak, mamy dwa przejścia. Mamy przejście tam i tu. Nie powiem, że interesuje mnie tamto przejście. Tam coś jest, cholercia. No dobra, co, chodźcie, zobaczymy tutaj. Może coś tu będzie. To nam pomoże dalej przejść. Tu chyba możemy wrócić dalej. Tu możemy dalej wrócić. To jest wyjście kolejne. Czyli nie. Czyli tam jest jakiś secret. Tam jest jakiś sekrecik. Jak nie ja, to kto? Dobra. Okej. Nie wydaje, że mi się uda to zrobić. No nie mówcie, że nie wejdę.
Wejdę. Co my tu mamy? Wyrusy z innych drzwi. Znajdź wnękę na poziomie optyka. Kostka. Jest i nasza kostka. Zauważcie, że ta kostka bardzo z chęcią się przekręca na jedno pole. Zobaczcie. Widzicie? Brzmią po tej stronie. Ona i tak chce się przekręcić na to pole. O właśnie. Widzicie? Patrzcie. Leci dołem. A jednak nie. Dobra, skorzystaliśmy z nich drzwi, świetnie. Mamy kolejny achievement. Tutaj żadnego przejścia nie ma chyba. Należałoby jeszcze sprawdzić. Czy coś się tu nie kryje? Chyba nie. To tylko czerwone wnęki. No, te drzwi wyglądają na takie, które mogłyby coś kryć. No nie? Ale nie da się ich ściągnąć. Hello, my name is Dr. Glenn Pierce and we still can't find you. But you should now have access to a series of elevators that should trigger your subconscious to gradually wake you up. You should also find a variety of emergency exit signs that should lead you to them. Will all of this work? Absolutely. Absolutely. No i tych wind nie widać, cholercia. Tych wind nie widać, więc zaraz bym musiał chyba albo POV zwiększyć. Chyba jest 70. Ale coś mi zaczyna głowa boleć. Więc tak nie będzie lepiej. Wtedy mam tą cholerną chorobę gracza. Uruchom wystarczającą liczbę alarmów przeciwpożarowych. Wow, kolejny achievement. Alla achievementa. To jest percepcja, czy to nie jest percepcja? Coś jest. Ja ogarnąłem księżyc. Hello, my name is Dr. Glenn Pierce. In the event that this elevator does not wake you up, please don't interact with anything that strikes you as psychologically significant, as we will no longer have any way of controlling it. For example, if you see your parents, please punch them in the face as hard as you can and immediately run away. Mamy uderzyć swoich rodziców, świetnie. No dobra, z tobą nic nie możemy zrobić. To znaczy, mam pomysł co do tego. No właśnie, to jest wyjście. To jest definitywnie wyjście. Nie powiedzcie mi, że to nie jest świetnie zrobione. Kurde, to jest po prostu eleganckie. To jest eleganckie pod tym względem, naprawdę. Możemy to zabrać? Możemy to zabrać. To też możemy zabrać. Coś zarąbieszczego. Naprawdę świetnie to jest zrobione. Kurczę, normalnie zakochałem się w tej grze. Jest i winda. Don't get lost. What if there's on fire? In elevator. Dobra, kapuję. Good person. 3-5 dreams per night. Czyli zwykła osoba od 3 do 5 snów na noc. Fundusz na piwo, 5 dolce.
Don't get lost. Dobra. Moi drodzy, ale to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grę dla was Shira. My się oczywiście widzimy w następnych odcinkach z Super Liminal. Mam nadzieję, że się wam gra spodoba. I teraz Super Liminal będzie wchodzić na zmianę z Mind Scanners. Tak więc, chociaż w sumie ten Mind Scanners chyba już tam nie za wiele zostało. To może nie, zróbmy to inaczej. Mind Scanner zostanie tak jak było, a po prostu Super Liminal będzie wchodzić sobie co drugi dzień z Void Trainem. A potem przejdzie zamiast po prostu Mind Scannersów. Dobra, moi drodzy, trzymajcie się raz jeszcze, no i co? Hej, hej!